plotki, że wraca pan z ciekawym formatem. Naprawdę? A jak? Właśnie chcielibyśmy, żeby pan nam to powiedział. Ułatwiłby mi pan zadanie, gdyby pan spytał o milionerów, bo wtedy powie... No o ten widok pan nie chodzi. Okay. Tak. O milionerów, piszą takie, o których nie mogę mówić. Dobra, jeśli chodzi o milionerów, proszę bardzo, proszę strzelać. Dobrze, no to sobie ciekawie, co się pojawi teraz po tym powrocie milionerów po latach, czy będzie coś innego, coś nowego? Wszystko co najlepsze zostaje. 12 pytań do miliona, 3 koła ratunkowe, 6 zawodników w studiu czekających na start. Milion. W poprzednich edycjach kilka razy się zdarzyło. Liczy pan, że teraz w tej edycji więcej razy się zdarzy tych szczęśliwych? Znaczy, oczywiście tak, aczkolwiek ja zawsze powtarzam, że sama wygrana oczywiście jest ważna, ale ten program 4 lat funkcjonował ze świetną oglądalnością, mimo że milion nie padał, dlatego że same gry są ciekawe. Że jak ktoś, poza tym jesteśmy rozpuszczeni, ktoś wygrywa 500 000 i mówimy, pół bańki, 500 000 złotych, ludzie. A każdy liczy na ten milion. Hello, ćwierć miliona, 250 000, 125 000, ile razy ludzie to wygrywali i tak odchodzą w niepamięć, bo poczekamy na milion. I słusznie, bo tak się nazywa program, ale trzeba pamiętać, że w tym programie wygrywa się wielkie pieniądze tak czy inaczej, nawet jeśli nie pada główna wygra. A czy pytania się powtarzają? Te, które są w tej edycji, a te, które były w tych latach poprzednich. No, chyba pan nie uważnie oglądał, bo się nie powtarzają pytania. Natomiast to jest tak, że oczywiście dziedziny się powtarzają. Zawsze jest dobrze znać wyniki piłkarskie, zawsze jest dobrze oglądać seriale i wiedzieć, kto jak się nazywa, ale nie powtarzają się pytania. Takiej złotej metody na milion nie ma. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, nie. Chyba rzeczywiście nie ma, no to jest tak różnorodne są dziedziny, z których pytam, tak różnorodne są pytania, że co jest w sumie zaletą, bo to jest tak, że to nie jest problem, do którego się można przygotować wiedzowo, czyli na przykład nie wykuć wszystko, co dotyczy epoki średniowiecza, tak, na przykład, albo wojny secesyjnej i jesteśmy w domu, nie, to są pytania, to mogą być pytania i historyczne, i botaniczne, i biologiczne, i dotyczące na przykład najnowszej ramówki TV-owej. Czyli pozostawiamy na sobie. Tak. A jeszcze zapytam o koła ratunkowe, czy telefon dla przyjaciela zostaje? Zostaje, oczywiście, że tak. Zostaje. My mamy cały czas te same, chociaż formaty, wariacje na temat formatu za granicą pokazują, że to można kombinować na bardzo różne sposoby. W Stanach amerykańska wersja miała już tyle różnych dziwnych kombinacji, włącznie z tym, że zawodnik odpowiadał na pytanie, nie znając wartości pytania na przykład. Mógł wymieniać pytanie. No, to jest bardzo dużo możliwości. Całkiem niezłych, ciekawych, ale my się trzymamy klasyki i uważam, że to z korzyścią jest. Czyli jest pełna klasyka. Pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciół. Czyli wiosną 2017 zachęcamy wszystkich do oglądania miliona. Ja bym nawet powiedział, że zanim się zacznie wiosna, to mówisz, bo na antenie wiemy w lutym. Zachęcam, zapraszam i jeśli znacie, naprawdę warto sobie przypomnieć, wrócić, bo to będzie to samo, tylko jeszcze lepsze. Jeśli nie znacie, to znaczy, że nie znacie klasyki polskiej telewizji. Warto zobaczyć.